Witajcie. Śmigłowce znajdują szerokie zastosowanie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Historia rozwoju tej niesamowitej technologii obejmuje pojawienie się niezwykłych, a czasem dziwnych urządzeń, takich jak gigantyczny Mi-12. W tym filmie pokażemy Wam najbardziej niezwykłe śmigłowce, począwszy od pierwszego, który mógł lądować na wodzie, kończąc na takim, który mógłby wystartować na Marsie. Śmigłowiec VS-300 Sikorski wystartował w grudniu 1941 roku. Miał jedno śmigło główne i jedno śmigło ogonowe, a przednia część kadłuba tym razem została obudowana dla wygody pilota. I choć był bardzo niezdarny i trudny do kontrolowania, helikopter mógł nie tylko startować i lądować, ale także latać w dowolnym kierunku. Jedna z modyfikacji śmigłowca VS-300 oprócz poszycia miała również pływaki do lądowania na wodzie. Co jest w tym tak niesamowitego, zapytacie? Ale w tamtym czasie był to prawdziwy cud. VS-300 był pierwszym na świecie wodnym helikopterem torującym drogę do ich masowej produkcji. W trakcie prac nad innowacyjną maszyną latającą przeprowadzono ciekawą kampanię reklamową, która przedstawiała śmigłowiec jako pojazd osobowy dla domu, dla rodziny. Cóż, tak jak teraz reklamuje się samolot przyszłości, na przykład wytwór kanadyjskiej firmy Mosquito Helicopters. Helikopter o nazwie Mosquito Aviation XE jest ciekawy chociażby ze względu na to, że jest dostępny zarówno w formie złożonej, jak i jako zestaw do samodzielnego montażu. Jest to jednomiejscowy, kompaktowy model, który waży skromne 135 kg i pozwala latać z prędkością 130 km na godzinę. W każdej kolejnej wersji zmieniało się wyposażenie. Na przykład Mosquito XEL jest wyposażony w pływaki do lądowania na wodzie. Zmieniały się również silniki. Tak jak wersja XE miała model 64-konny, to w wersji XET jest już 90 koni mechanicznych. Długość śmigłowca wynosi nieco ponad 4,5 metra, pojemność paliwa to 45 litrów. Niestety Mosquito Helicopters zaprzestało działalności w 2015 roku, ale projekt nie popadł w zapomnienie. Trafił w ręce zespołu Composite FX, który kontynuuje pracę aż do dziś. Uwagę przyciąga też bardzo dziwny helikopter, który wygląda też niecodziennie. Odnosi się to do Kaman K-Max z układem Flatnera. Są to śmigłowce z dwoma wirnikami zachodzącymi na siebie i wyglądają trochę jak cieńsza wersja Sikorski S-64 Skycrane. Jednak uwagę od razu zwracają dwa wirniki, które są zsynchronizowane tak, aby nigdy się nie stykać. Takie maszyny zostały stworzone do transportu masywnych ładunków na kablu o wadze do 3 ton. Historia tych maszyn jest dość skomplikowana. Zostały nawet wycofane z produkcji, ale ostatnio pojawiły się na nie zamówienia. K-Max był produkowany od 1991 do 2003 roku, a głównym powodem tak dziwnej konfiguracji śmigieł było to, że niepotrzebny był wirnik ogonowy, który zużywał energię, więc cały jej nadmiar można skierować na pionowy start. Dwa nachodzące się śmigła eliminują moment obrotowy, który był nieunikniony przy jednym dużym śmigle. W rezultacie K-Max może podnosić większe ładunki przy użyciu mniejszej energii. To również wyjaśnia jego dziwny rozmiar. Ponieważ przewoził cały ładunek na długich kablach, jedyny pilot musiał wizualnie kontrolować stan ładunku, dosłownie wyglądając przez okno. Dlatego też helikopter jest tak wąski. Ogólnie pomysł z układem Flatnera uznano za nieudany. Od 2003 roku już nie produkowano takich maszyn, ale po roku 2010 nagle przypomniano sobie o K-Maxie i śmigłowce zyskały nowe, ale do tego bezzałogowe życie. Departament Obrony USA poprosił o dwa bezzałogowe prototypy K-Max do misji w Afganistanie. Nie oczekiwano od nich niczego szczególnego. Dane dotyczące transportu towarów zostały ustalone w okolicach 3 ton dziennie, ale w rezultacie brak pilotów w kokpicie wydawał się mieć pozytywny wpływ na K-Maxy, które przewoziły 14 ton dziennie. Ponadto ich wskaźnik niezawodności wynosił 94%, stając się jednym z pierwszych śmigłowców, który zwiększył swoje osiągi po przejściu do trybu bezzałogowego. Hiller OH-23 Raven to trzymiejscowy wojskowy lekki śmigłowiec obserwacyjny, który po raz pierwszy poleciał w 1948 roku. Helikopter szkolny otrzymał żartobliwy przydomek „Zabójca” od studentów pilotów, którzy musieli nim latać. Efektem udoskonalenia wczesnych prac rozwojowych było pojawienie się w 1947 roku modelu 360X. Śmigłowiec wykonany według schematu jednowirnikowego z dwupłatowym wirnikiem głównym i ogonowym wyróżniał się bardzo prostą i jednocześnie udaną konstrukcją.
Konstrukcja została zbudowana w wersjach dwu- i trzyosobowych do użytku cywilnego i wojskowego. Na rynku cywilnym śmigłowiec certyfikowany w 1948 roku sprzedawano pod oznaczeniem UH-12. Do końca produkcji w 1965 roku zbudowano ponad 2000 śmigłowców, z czego 300 zostało eksportowanych. Przez cały okres masowej produkcji śmigłowiec był stale ulepszany. Jeśli pomalujecie ten helikopter na żółto, otrzymacie latającego banana. Taką nazwę otrzymał amerykański wojskowy śmigłowiec transportowy Piasecki H-21. Mimo nieestetycznego wyglądu, maszyna była używana nie tylko w USA, ale również za granicą. Kanada, Niemcy, Francja i Szwecja. Banany były eksploatowane od 1953 do 1967 roku. W sumie zbudowano ich 707. Śmigłowiec miał też bardziej zacny przydomek – koń roboczy. I nie bez powodu, bo jego charakterystyka umożliwiała transport 20 żołnierzy lub 12 rannych na noszach i 5 sanitariuszy z prędkością do 211 km na godzinę. Na prawej i lewej burcie projektanci umieścili duże drzwi, dzięki którym przeszkoleni żołnierze opuszczali śmigłowiec w około 20 sekund. Jako uzbrojenie zapewniono karabiny maszynowe kalibru 7,62 lub 12,7 mm, a francuskie modele wyposażono w działa 20 mm. Nawiasem mówiąc, śmigłowiec ma ciekawy rekord. Model H-21C z powodzeniem wykonał pierwszy nieprzerwany transkontynentalny lot helikopterem przez Stany Zjednoczone. Trwał 31 godzin i 40 minut oraz wymagał 4 tankowań. Od tego czasu technologia posunęła się naprzód i oto przed nami piękny konwertoplan Bell V-280 Valor, oficjalnie zaprezentowany w 2013 roku. Jest stworzony dla armii amerykańskiej. Planuje się, że w przyszłości pomoże wycofać śmigłowce Boeing AH-64 Apache i Sikorsky UH-60 Black Hawk. Maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze 18 grudnia 2017 roku. W chwili obecnej znane są następujące dane. Zasięg praktyczny – 3900 km, prędkość przelotowa – 518 km na godzinę, pojemność to załoga 12 pasażerów. Ogromną zaletą tej maszyny jest możliwość lądowania i startowania z nieprzygotowanych miejsc, a także zawisu w powietrzu. Na uwagę zasługuje system PDAS, który zapewnia załodze pełny widok wokół w czasie rzeczywistym. Ponadto sprzęt można przekonfigurować do różnych zadań, od operacji szturmowych po misje humanitarne. We Francji również nie próżnują. Francusko-niemiecki zespół Airbus Helicopters pracuje nad projektem H-160M Gepard. Sprzęt ma trafić do masowej produkcji w połowie lat 20. XXI wieku i trafi do francuskich sił zbrojnych. Jako punkt wyjścia inżynierowie wybrali cywilny, wielozadaniowy śmigłowiec H-160, jednak podczas modernizacji nie oczekuje się większych zmian w zakresie projektu ani budowy. Wersja H-160M Gepard otrzyma ulepszone elektroniczne wyposażenie, a także przedział ładunkowo-pasażerski zoptymalizowany do zadań wojskowych. Według danych charakterystyka śmigłowca na rok 2021 wygląda następująco. Zasięg lotu 700 km, prędkość maksymalna 260 km na godzinę, a ładowność to 2 członków załogi i 5 wyposażonych żołnierzy. Wiadomo też, że helikopter będzie wyposażony w zestaw awioniki Helionix, który łączy w sobie aż 4 wielofunkcyjne wyświetlacze. Śmigłowiec może być m.in. uzbrojony w pociski przeciwokrętowe Sea Venom do misji bojowych z udziałem okrętów. W niebo wznoszą się także bardzo maleńkie helikoptery i nieco spokojniejsze. Oto japoński bezzałogowy helikopter Yamaha Phaser. Dzięki unikalnej platformie przyda się do różnorodnych zadań, od rolniczych po naukowe. Kontrola terytorium, opryskiwanie odczynnikami, eksperymenty, dostawa towarów, inspekcja wulkanów – to wszystko jest w jego mocy. Śmigłowiec jest w stanie rozpędzić się do 40 km na godzinę i przewieźć około 30 kg ładunku, a czas w powietrzu zmienia się w zależności od pogody, obciążenia i modelu. Na przykład wersja Phaser R zapewni około 1,5 godziny lotu. Silnik, co ciekawe, jest benzynowy i wykonywany w 2 wersjach 2- i 4-osuwowy. Aby sterować maszyną, konieczne jest uzyskanie specjalnego certyfikatu lub zatrudnienie przeszkolonego specjalisty. Jednocześnie firma podkreśla, że jeśli dana osoba była w stanie opanować zabawkowy helikopter, to bez problemu poradzi sobie również z Yamahą Phaser, ponieważ dron ma wiele systemów pomocniczych i zapasowych.
Za to, aby kontrolować naszego kolejnego małego bohatera, potrzeba całego sztabu naukowców. Spójrzcie na to kolorowe ujęcie wraku układu hamulcowego i spadochronu użytego do lądowania łazika Perseverance, wystrzelonego na Marsa w lipcu 2020 roku. Zostało zrobione przez bezzałogowy śmigłowiec badawczy Marsa Integrity. Śmigłowiec ma masę prawie 2 kg, a mimo to wykonał już 32 udane loty. Łącznie przebywał w rozrzedzonej atmosferze Marsa około godziny i w tym czasie pokonał dystans 7 km. Latająca marsjańska aparatura jest wyposażona w dwa przyrządy optyczne. Pierwszy to kamera obserwacyjna z matrycą Sony 13 megapikseli, za pomocą której wykonuje się kolorowe zdjęcia i wysyła je na Ziemię. Drugim instrumentem jest kamera nawigacyjna, która widzi planety w czerni i bieli. Początkowo zakładano, że mały Integrity spróbuje polatać wokół Marsa i to wszystko. Nic więcej nie będzie od niego wymagane. Jednak okazał się bardzo dobry w swojej pracy, więc postanowiono go dalej wykorzystywać. Wielki Mi-12 według klasyfikacji NATO, Homer to najcięższy i najsilniejszy helikopter, jaki kiedykolwiek zbudowano na świecie. Jego cechą wyróżniającą jest boczne rozmieszczenie śmigieł o odwróconym stożku na skrzydłach, które są napędzane przez 4 silniki. Mi-12 został opracowany przez ZSRR jako śmigłowiec transportowy o nośności co najmniej 30 ton do transportu elementów międzykontynentalnych pocisków balistycznych lub transportu ładunków do rozwijania umocnionych obszarów, które planowano rozmieszczać na terenach bez utwardzonych dróg. W modelu zainstalowano 2 systemy wirników, po jednym z każdej strony kadłuba. Sam kadłub wyglądał jak konwencjonalny samolot, ale jego konstrukcja wykorzystywała unikalną dwupiętrową konfigurację do budowy kokpitu. Ogromna pionowa płetwa stabilizowała helikopter, a śmigła obracały się w przeciwnych kierunkach, eliminując wszelkie efekty momentu obrotowego. W części ogonowej znajdowała się drabina energetyczna z klapami bocznymi, która po otwarciu tworzyła otwór do wjazdu dla sprzętu samobieżnego i różnych ładunków przy pomocy potężnych elektrycznych wciągarek. Pierwszy lot Mi-12 wykonano w lipcu 1968 roku, a w sierpniu 1969 śmigłowiec podniósł ładunek 44 ton na wysokość 2255 metrów, ustanawiając niepobity do dziś rekord świata. W sumie wykonano 2 prototypy, po czym projekt został zamknięty. Teraz spójrzcie na ten spektakularny latający hotelikopter zaprezentowany w 2009 roku. To 5-gwiazdkowy hotel z 18 luksusowymi pokojami i wszystkimi typowymi udogodnieniami zdolny do latania z prędkością 255 km na godzinę. Zasięg lotu to 1296 km. W momencie prezentacji plany obejmowały zarówno podróże po Europie, jak i dookoła świata. Jako podstawę inżynierowie użyli znanego już Mi-12. Zaskoczeni, że nie widzieliście takiego cuda w wiadomościach? Niestety lub na szczęście, hotelikopter to tylko prima aprilisowy żart. Okazało się, że była to część kampanii marketingu wirusowego jednego z graczy na rynku hotelarskim i wszystko potoczyło się tak dobrze, że mistyfikacja dostała się do różnych rankingów. Na przykład The Times przyznał 10 punktów na 10 możliwych, włączając reklamę do pierwszej piątki najlepszych żartów prima aprilisowych w internecie. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górze, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.